Zwykle takie sytuacje są początkiem dramatu. Rocznie 12 tysięcy wypadków kończy się ciężkim kalectwem. Tu było inaczej. W przypadku Janusza Guraja potrącenie przez samochód stało się drogą do zdrowia. Taki efekt tego wypadku był, że po jakimś czasie zacząłem odzyskiwać wzrok na jedno oko. Bo wcześniej mężczyzna nie widział na jedno oko, drugim potrafił dojrzeć jedynie mocne światło. Po wypadku w szpitalu leczył złamane biodro, ale nieoczekiwanie pojawiły się skutki uboczne. Ostre widzenie bez pomocy okularów. Ja się cieszyłem z tego rodzaju wypadku, że znaczy nie z tego wypadku, tylko z przebiegu całej tej sytuacji. To sprawiło, że inaczej spojrzał na życie. Wcześniej na progu depresji. Teraz wreszcie mógł na dobre wyjść z domu i znaleźć pracę. No nie musi siedzieć w czterech ścianach swojego mieszkania, ale może aktywnie funkcjonować. Ile w ogóle znaczy taka możliwość, pokazuje historia Stamena Karamfiłowa, bułgarskiego artysty, który stracił wzrok, tak jak pan Janusz go odzyskał, nagle, w drodze do pracy. Gdy zrozumiałem, że spędzę życie w ciemności, postanowiłem popełnić samobójstwo. Uratowała go sztuka. Zrozumiał, że widząc tylko jaskrawe światło, może malować na czarnym płótnie. To źródło jego aktywności i chęci do życia. Pan Janusz odzyskał ją wraz ze wzrokiem, choć nikt nie wie dlaczego. Jest to niewytłumaczalne. W medycynie nigdy nie mówimy nigdy i bardzo fajnie, że panu się udało i to, że my nie potrafimy tego wytłumaczyć, jest jakby rzeczą drugorzędną. Choć medycyna zna takie przypadki, Amerykanin Don Carcos odzyskał wzrok po kopnięciu przez konia. Lisa Reid z Nowej Zelandii po uderzeniu głową w stół. Prasa oba przypadki nazwała cudami. Lekarze wolą mówić o zagadce. W przypadku pana Janusza mogła zadziałać na przykład kombinacja leków podanych po operacji biodra. To jest taki dobry jakby przykład na to, że tą nadzieję zawsze trzeba mieć. I umieć czytać scenariusz pisany przez życie, nawet drobnym druczkiem. Piotr Michalak, Wydarzenia.